Witajcie moi drodzy w nowym filmie. Dzisiaj nagrywamy 24 godziny z produktami z Biedronki, ale z gotowymi produktami. Każdy przepis, każdy mój posiłek będzie miał w sobie gotowy produkt z Biedronki i przed chwilą właśnie wróciłam z zakupów i kupiłam naprawdę mega, mega fajne sztosy. Kilka nowości, których jeszcze nie testowałam, także na żywo, na wizji tutaj posmakujemy razem i zaczynamy ten film. Zanim przejdziemy do rozpakowania zakupów, to najpierw zrobię posiłek sobie, bo jestem mega głodna. Jest godzina 13, ja zjadłam o godzinie 7 śniadanie i czuję, że już naprawdę już po prostu mój żołądek skurczył się na maksa. Jako, że robimy film z gotowymi produktami, to mój posiłek będzie się robić naprawdę w jakieś 5 minut, ponieważ będę jeść gnioki z rybą. Jest to posiłek z tej diety 3.0. Tyle, że w przepisie normalnie jest ryba pstrąg. Ja dam łososia wędzonego na gorąco, bo jest już gotowy. Wystarczy go podgrzać i oczywiście gnioki plus paprykę. Paprykę pokroję na takie plasterki i wszystko usmażę na patelni. Tak naprawdę nie będziemy za dużo nawet naczyń brudzić, bo tylko jedna patelnia. Bardzo lubię właśnie tą oliwę z oliwek ze sklepu Jim Beam. Szczerze, to jest posiłek taki 10 na 10 i taki typowy posiłek, kiedy wracasz mega głodna z pracy i masz ochotę rzucić się na jedzenie, ale nie masz zrobionego obiadu. I to jest posiłek, który jesteś w stanie zrobić na serio w 5 minut i jest po prostu 10 na 10. Jeszcze ten tłuszcz właśnie z tego łososia, on tak na patelni fajnie się roztopił i te gnioki jest aż takie chrupiące. Miam. Oczywiście zamiast gnioki moglibyście dać na przykład te ugotowane już ziemniaki z zwykłe, albo po prostu te z koperkiem czy papryką, albo na przykład mrożonki, i tutaj mam na myśli mrożonki, w których są już też ziemniaki. Też fajnie by było. Wiecie co, tak sobie pomyślałam, że postaram się wyliczyć tak mniej więcej, ile kosztował każdy posiłek. Oczywiście też wiadomo, że najzdrowiej by było zrobić sobie samemu taką rybę na przykład w piekarniku, zrobić sobie samemu gnioki albo nawet ugotować ziemniaki, ale chcę Wam pokazać, że w życiu ważny jest taki balans, żeby wybierać mniejsze zło, bo w tym przypadku na przykład taki posiłek, który ma bardzo dużo warzyw, który ma bardzo dużo błonnika, witamin, minerałów, jest dużo zdrowszy niż na przykład hamburger w McDonaldzie. To są wszystkie produkty, jakie udało mi się dzisiaj dorwać w Biedronce z takich gotowców. Myślę, że to są takie naprawdę całkiem spoko produkty, ponieważ mają serio dosyć okej skład i smakowo też wydaje mi się, że są bardzo dobre. Dla przykładu pierwszy raz kupiłam takie kluski na parze. To będziemy testować jutro na śniadanie. I to w ogóle smakuje jak te bułeczki Bao, bo już Szymon oczywiście przetestował. I naprawdę to ma bardzo dobry i krótki skład. Gotowe ziemniaki już Wam nieraz pokazywałam. Jeżeli chodzi o słodkości, to dorwałam właśnie naleśniki z rodzynkami, które też Wam już pokazywałam, a także pierogi z serem. W ogóle jakie to zaoszczędzenie czasu, kiedy masz ochotę na pierogi i kupujesz takie z Biedronki. No mi w życiu by się nie chciało robić pierogów z serem. Takie już ugotowane buraczki, marchewki, też według mnie to jest super opcja. Wiadomo, że takie rzeczy kosztują więcej niż na przykład zwykła marchewka, którą możemy sami ugotować, ale raz na jakiś czas myślę, że jak najbardziej ok. Do tego kupiłam sobie na posmakowanie jeszcze taką surówkę właśnie z buraczków i ona też jest bardzo fajna, ponieważ w 100 gramach ma około 50 kalorii. To, co mi się podoba, to właśnie kukurydza i to, że jest pakowana właśnie w takich bardzo małych opakowaniach. Pudingi, różne kaszki. Myślę, że z tym zrobimy sobie jakiś deser, na przykład z naleśnikiem albo z pierogiem. A, no i gotowy spód do pizzy. To też na przykład ma bardzo krótki skład i całkiem spoko, porównując na przykład tortilla. Dla mnie jeszcze nowość właśnie w Biedronce. Znaczy jest już od jakiegoś czasu, ale ja ostatnio dopiero pierwszy raz to przetestowałam. Riso zero, bez dodatku cukru. Oczywiście balans, także kupiłam sobie jeszcze kinderki. I ostatnio wpadłam na pomysł,
Co by było, gdybym takie kinderki dodała do zamrażarki na przykład 4 godziny i czy wyszłyby z tego takie smaczne lody? Trzeba to przetestować. Tutaj kolejna nowość, którą kupiłam i której nigdy nie jadłam, to właśnie kremowy serek z fetą. Jestem mega ciekawa, bo też jakby ma bardzo dobre dosyć makro, ponieważ w 100 gramach około 200 kalorii. Myślę, że fajnie by było to na kanapkę dać albo nawet na jakiś posiłek z mięsem tak na górę. Zobaczymy. Mrożone warzywa. Też fajna sprawa, jeżeli nie mamy czasu po prostu kroić warzyw różnych, a chcemy, żeby ten posiłek też był smaczny, bo wiadomo, że warzywa fajnie nam dodają smaku, to po prostu wrzucamy już gotowe, pokrojone warzywa na patelnię. I oczywiście daj znać w komentarzu, jakie są Twoje takie top gotowe produkty z Biedronki, a nawet nie tylko gotowe, tylko po prostu top produkty z Biedronki. Jestem mega ciekawa, czytam wszystkie Wasze komentarze i ogólnie uwielbiam, jak piszecie. Dobra, wkładam do zamrażarki i zobaczymy za kilka godzin, czy faktycznie to jest takie smaczne. A w zamrażarce jeszcze właśnie mochi, również z Biedronki, a także te dwa bardzo fajne lody. One naprawdę są dużo tańsze niż magnumy, a w smaku są bardzo dobre. Zbliża się godzina 20, także czas na kolację i postanowiłam, że będę dobrą dziewczyną i zrobię też pizzę dla mojego chłopaka i od razu zrobimy dwie różne pizze, ponieważ jedna będzie farmerska, a druga będzie bardziej w stylu włoskim i wszystkie produkty będą właśnie z Biedronki. Tak, i ten spód do pizzy będzie już gotowy. Jeszcze tak z pół dnia może, ale myślę, że fajny pomysł i warto spróbować. Nie to, że namawiam Was do słodkiego. Bardzo uwielbiam tą tartą mozzarella i do tego pomyślałam, że wypróbuję jeszcze ten kremowy serek z fetą, ponieważ już go posmakowałam i on tak konsystencją delikatnie przypomina ricottę, a ricottę możecie dorwać też w Biedronce i jest przepyszna, więc damy ten, ale tylko do włoskiej pizzy, której będzie koncentrat, ponieważ do tej farmerskiej właśnie damy ten sos barbecue, bo w końcu farmerska, barbecue i cebula czerwona by tu też pasowała, no. Może mam. No i widzimy się w kolejnym dniu przy śniadaniu i znowu jest przepiękna energia. Przepiękna energia, przepiękne słońce. Bo zawsze jak jest słońce, to jest po prostu jakoś tak inaczej. I teraz czas na śniadanko i będzie bao z jajecznicą albo sadzonymi jajkami. Jeszcze nie wiem, do tego warzywka. Coś wykombinuję. Ja ogólnie jestem taka, że lubię sama coś tworzyć w kuchni, sama coś kombinować. Ale koniec końców i tak to jest przepyszne. Wydaje mi się, że są takie dwie grupy ludzi. Ja jestem właśnie taką grupą człowieka, a Szymon znowu jest taki, że on musi przepis mieć jeden do jeden po prostu, tak jak jest w przepisie, on musi to po prostu zrobić. Nie umiem gotować. Może tak. Tutaj jest napisane, że te bułeczki można robić na parze albo właśnie w mikrofali i my zrobimy w mikrofali. Do tego właśnie dam warzywka takie jak ogórek zielony, marchewka, cebula i jajka smażymy na jajecznicę. Ogórek i marchewkę robimy właśnie taką obieraczką. Do tego pietruszka, ale cebulę podsmażymy na patelni z jajkami. Bardzo lubię też smażyć na tych smakowych oliwach z Monini. Dobra, bułeczki podgrzałam w mikrofali, tak to wygląda. Te bułeczki są dosyć małe, ale one są takie puszyste, takie fluffy. Troszkę zielonego, a jajecznica z cebulką to jakoś taki mój zapach dzieciństwa. Pamiętam, że właśnie często miałam na śniadanie. I sosik to będzie właśnie połączenie tego barbecue. Naprawdę takie coś to ma tutaj 10 kalorii. I troszkę tego majonezu. Po takim śniadaniu będzie mega super trening, ponieważ zjem i za godzinę ruszam na boks.
Ja już właśnie po treningu, a wiadomo, że po treningu zawsze dobry humor i czas na coś słodkiego, bo jeszcze w tym filmie nie było nic słodkiego i będą to naleśniki z rodzynkami i taka ciekawostka, bo ja naprawdę nienawidzę rodzynek, ale w tych naleśnikach, ja nie wiem, one są jakieś wyjątkowe, bo naprawdę tutaj są bardzo dobre. I do tego właśnie pudding czekoladowy, bardzo słodkie, bardzo pyszne. Przed tymi dniami, dziewczyny, wiecie o co chodzi, to jest naprawdę bardzo dobry produkt. Plus oczywiście owoc. Ja naleśniki podgrzeję sobie w mikrofali, ale ogólnie jakoś też na zimno mi one smakują. Tutaj konsystencja jest jak taki budy. Ja też wpadłam na taki pomysł, żeby wymieszać właśnie ten pudding karmelowy z czekoladowym i żeby to połączyć. I powiem wam, że wyszło fajnie. Tak myślę, że tym filmem udowodniłam wam, że można wybierać mniejsze zło. Nie wszystkie gotowe produkty mają bardzo zły skład i fajnie to też łączyć ze sobą, bo oczywiście balans, balans, balans w życiu jest najważniejszy we wszystkim, nawet w jedzeniu. I myślę, że też pokazałam wam, że taki catering z Biedronki jest dużo tańszy niż jakiś posiłek na mieście. Wiadomo, to nie to samo zdecydowanie. Dajcie znać w komentarzu, czy wolicie drugą część odcinka z produktami gotowymi z Biedronki, czy może teraz wolicie taki odcinek, ale z produktami z Lidla. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!